że ta skrzynka jest zablokowana, to znaczy, że jakby nie odbiera jej sam zainteresowany, tylko kto inny i od razu sortuje te maile, żeby były. Ale tam ona zablokowana nie było. I jak facetowi się zablokowała skrzynka od dziesiątek tysięcy maili, no to się trochę zbulwersował i tylko czekał na okazję, żeby się wypowiedzieć. No i Nergal mu dostarczył tej okazji, jak zaczął się naśmiewać z chorych i niepełnosprawnych. To jakby to wtedy pomijam fakt, czy to jest większe przestępstwo, czy mniejsze od darcia Biblii. To jest jakby zupełnie osobna kwestia, ale powiedział, że kończymy współpracę. Ale być może następnym razem nie wystarczy wysyłanie maili. Tylko być może trzeba będzie przyjechać do Warszawy pod telewizję. Jakby przyjechało pod telewizję 15 tysięcy osób z tej Polski, to naprawdę nie jest dużo. Akcja Katolicka ma przecież strukturę, mogłaby to zrobić. Inne nic by nie robili. Stanęliby to pod tą telewizją i odmawialiby różaniec. To ja gwarantuję, że wszystkie telewizje na żywo by to relacjonowały. Nie z miłości do katolików, tylko z niechęci do konkurencji. Do telewizji polskiej. I Juliusz Braun decyzję podjąłby 7 razy szybciej. A jak nie, to by dojechało kolejne 15 tysięcy osób. I by podjął tą decyzję. Hiszpanie, tylko że oni zrobili to, kiedy było już bardzo późno. W obronie rodziny potrafili do Madrytu przywieźć 2 miliony osób. Naprawdę w Polsce jest więcej katolików niż w Hiszpanii. Zaangażowany. I być może trzeba to będzie robić. Być może trzeba będzie jasno pokazywać. I to jest pierwsza rzecz. Musi nas być widać. Musi nas być widać także po to, żeby parlamentarzyści nie mieli wrażenia, że nastąpił jednostronny przechył w lewo. Żeby nie słyszeli tylko Palikota i jego ludzi, ale również żeby widzieli, że dla ich wyborców te sprawy są ważne i że oni je muszą bronić naprawdę. I że muszą się jasno opowiedzieć, po której są strony. I żeby musieli to zrobić nie tylko parlamentarzyści PiS-u. Im będzie pewnie łatwiej. Chociaż ja wcale nie jestem przekonany, że wszyscy w tej partii są głęboko co do tego przekonani. Ale wszyscy będą głosować tak, jak powinni. To jest w tym momencie istotne. Ale żeby opowiadali się po tej stronie także parlamentarzyści Platformy, bo są, powtórzę jeszcze raz, są tam ludzie, którzy w tej poprzedniej kadencji zawsze głosowali tak, jak powinni. Nie wszystkich udało się wyciąć Donaldowi Tuskowi. Jacek Żalek startował z 15 chyba, czy z 16 miejsca w Białymstoku i wszedł do parlamentu. A to był jedyny poseł, który we wszystkich głosowaniach, łącznie z głosowaniem dotyczącym tego, czy rodzice mają prawo do stosowania kar cielesnych, czy nie mają, głosował tak, jak powinien. Nikt inny tak nie głosował. Z Warszawy dostała się Fabisiakowa, pani Joanna Fabisiak akurat głosowała w kwestii obrony życia zawsze tak, jak powinna. W wychowaniu rodziców głosowała nie tak, jak powinna. Ale w kwestii obrony życia głosowała tak, jak powinna. I razem z Koseckim, znanym piłkarzem, który też głosował tak, jak powinien w tych sprawach. Z Warszawy weszli do Sejmu. Więc trzeba tworzyć maksymalnie w tych sprawach szeroką koalicję i wymuszać opowiedzenie się. Jasne i wyraźne powiedzenie. Jesteś za albo przeciw. I jeśli nas nie będzie widać, jeśli nie będziemy aktywni, jeśli nie będziemy przychodzić, pisać, molestować, przyjeżdżać, manifestować, składać projekty ustaw, to Palikot będzie narzucał agendę, a nie my. I my się będziemy tylko bronić. A jak człowiek się broni, to w sposób naturalny się cofa, a nie idzie do przodu. I co jest drugi element? Musimy być aktywni. Tych projektów musi być naprawdę dużo. I nie ma co się bać słynnej teorii Wajcha. Słyszę o tym, że jak będziemy postulować prawicowe rozwiązania, to potem się Wajcha odchyli. To ja mówię, to zobaczcie, co się działo na Zachodzie. Na Zachodzie prawica mówiła dokładnie to samo. Przychodził jakiś lewicowy rząd i mówił, trzeba poszerzyć dostęp do aborcji albo do eutanazji. I poszerzał. Po czym przychodziła prawica i mówiła, no chętnie byśmy to zmienili, ale nie możemy tego zmienić. Nie zmienimy tego w życiu, bo jak my to zmienimy, to wtedy przyjdzie lewica. I ona tak potem odchyli tą Wajchę w lewo, że szok po prostu. Więc zostawiamy tak, jak jest, nie ruszamy. Po czym przychodziła rządzić lewica i tak odchylała Wajchę.
Po czym przychodziła prawica i mówi, no rzeczywiście odchylili w lewo, no ale nie możemy odchylić tego w prawo, bo jak my odchylimy w prawo, to oni odchylą to jeszcze bardziej. Po czym przychodziła lewica i odchylała. Więc trzeba sobie powiedzieć jasno, jeśli nie chcemy, żeby wajcha szła w lewo, to musimy ją odchylić w prawo. I koniec, zgłaszając konkretne projekty. Tym razem, żeby projekt ustawy chroniącej życie całkowicie przeszedł do trzeciego czytania. To jeszcze nie była ostateczna akceptacja. Zabrakło 5 głosów Platformy. Albo 3 posłów PiS-u, którzy by przyszli. Tyle by wystarczyło i byłoby ok. I tak by tego nie uchwalili, bo było już za mało czasu. Ale symbolicznie to byłoby ważne wydarzenie. To może tym razem się uda. A jak się nie uda tym razem, to może się uda następnym razem. Ale będziemy zmieniać świadomość. Bo kolejna rzecz niezwykle istotna jest taka, że oczywiście polityka jest bardzo ważna. Tu nie ma żadnej wątpliwości. Ale od polityki w walce o przyszłość Polski ważniejsza jest kultura i edukacja. Bo to na poziomie kultury rozstrzyga się o tym, jak ludzie myślą. W kwestii aborcji udało nam się odnieść sukces, ponieważ nie boimy się już, w wielu miejscach mówi się otwarcie, nie o aborcji, nie o zabiegu przerwania ciąży, tylko o zabijaniu dzieci. A to, jak się o tym mówi, ma konkretne skutki. Kiedy się pytać człowieka, bardzo podobne grupy badawcze, czy jest pan, pani za tym, żeby kobieta miała wolność wyboru w prawie aborcji? No to tam 70%, czy 60%, czy 50% Polaków mówi, oczywiście no, jestem za tym, żeby miała wolność wyboru. A jak taką samą grupę, nie tą samą, ale taką samą, zapytać się, czy jest pan, pani za tym, żeby kobieta mogła zabić swoje nienarodzone dziecko? To 95% mówi nie. Język jest ważny. Bez języka nie wygramy. Bez odważnego mówienia o pewnych sprawach nie wygramy. Jednym z największych sukcesów kampanii Obrony Życia jest to, że ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby ludziom pokazać, czym jest aborcja. Jak się pokaże, jak kończy się aborcja, to nie ma już o czym dyskutować. No o czym mamy dyskutować? Że co, że to zakrwawione dziecko to była zawartość macicy? No była to zawartość macicy, ale to był człowiek. Koniec. A jak się pokaże, to jest bardzo ciekawe, był taki poseł z Małopolski, który przekonywał, że on jest katolikiem, ale jest za aborcją. Jak mu powiesili przed parafią zdjęcie jego i tego rozerwanego dziecka i było powiedziane, że on to popiera, to paradoksalnie nie wszedł do parlamentu. Chociaż miał bardzo dobre wyniki samorządu. Więc trzeba to pokazywać. I kolejna rzecz bardzo istotna w tych sprawach, trzeba się modlić. Jest taki tutaj niedaleko ze Słowacji, na Słowacji jest aborcja niestety całkowicie legalna. Tam jest ten ksiądz rzekokatolicki, który wpadł na genialny pomysł. Stanął przed kliniką aborcyjną i zaczął śpiewać akatysty. Powiedziałbym tym kobietom, które miały usunąć, zabić te swoje dzieci i tym lekarzom ręce się przy tym trochę trzęsły, bo stoi taki batiuszka i tubalnym głosem śpiewa akatysty. No średnio się przy tym abortuje dzieci. No to nie jest najmniejsza rzecz. Więc zaczęli postulować, żeby go stąd usunąć, bo to jest nielegalne zgromadzenie. Nielegalnie stoi w jednym miejscu i śpiewa. Mówi, okej, to teraz będę chodził i śpiewał. I chodzi wzdłuż tej kamienicy. No chodzić, bo nikt nie może zabronić. Chodzi po ulicy. Nie ma ciszy nocy, i to śpiewa. No więc uderzyli do biskupa. Mówią, Władyko, trzeba go usunąć. A biskup mówi, a dlaczego? No bo on przeszkadzał. Mówi, ale ja go wyświęciłem po to, żeby on się modlił. On po to został księdzem, żeby się modlił, więc się modli. Mimo, że ja go nie mogę odwołać, no bo ja po to go święciłem, żebyś to robił. W Polsce wprawdzie nie ma jawnych klinik aborcyjnych, ale jak weźmiemy gazetę, to wiemy, że jest masa miejsc, w których się wywołuje miesiączkę, tak się to nazywa, za dobre pieniądze. I w tych miejscach albo gdzie indziej trzeba się po prostu modlić. I trzeba się modlić za tych polityków, którzy będą głosować. Za tych, którzy będą głosować dobrze, żeby mieli dalej odwagę. I za tych, którzy głosują źle, żeby się mogli nawrócić.
Ale potrzebna jest także odwaga mówienia im prawdy. Amerykańscy biskupi, jeśli polityk publicznie opowie się za aborcją, ja nie mówię nawet o głosowaniu, bo jak zagłosuje, to w ogóle odczerwam. Ale jak się opowie za aborcją, to biskup do niego pisze list. Najpierw to jest list prywatny. Szanowny panie deputowany, senatorze i tak dalej. Bardzo mi przykro, ale nie jestem pana decyzję. Skłaniają mnie do przypuszczenia, że pan się postawił poza wspólnotą kościoła. Jeśli pan ich nie odwoła, to będę zmuszony odmówić panu komunizmie. Jeśli on, no bo pan jest po prostu poza kościołem, ja nie mogę pana skazywać na wieczne potępienie, bo pan niegodnie przystępuje do Komunii Świętej i nie mogę wywołać zgorszenia wiernej. Jeżeli on tego nie odwoła, to biskup publikuje drugi list, który jest już listem otwartym do wiadomości opinii publicznej. Jeśli dalej nie ma reakcji, albo jeśli polityk podtrzymuje swoją opinię, no to następnym razem biskup informuje, od teraz nie może pan przystępować do Komunii Świętej. Jeśli się na Stanach Zjednoczonych, to też jest dziwny kraj, bo tam nawet jak biskup oświadczy, to nierzadko ksiądz mimo wszystko udzieli tej komunii. Ale przynajmniej sygnał jest jasny. I taką procedurę potwierdza prefekt sygnatury apostolskiej w Watykanie, czyli Sądu Najwyższego Watykanu, kardynał Berg. Mówi, Raymond Berg mówi, dokładnie tak powinno wyglądać to zachowanie. Nie wiem, czy tak będzie w Polsce, ale tak przynajmniej powinno być. I nie wiem, dlaczego tak nie było w przypadku Ewy Kopacz, która nie tylko się opowiedziała za aborcją, ale wskazała miejsce, w którym zabito dziecko Agaty. Ale ksiądz udzielił komunii, wiedząc o tym. Ja mówię o czym innym jakby. Ja mówię o tym, że jej ordynariusz, bo to ordynariusz to czyn. Ekskomunika, jeśli nastąpiła, to nastąpiła z automatu. Takiej ekskomunikacji nie trzeba ogłaszać. Ale w związku z tym, że nie było pewności, to była prośba do jej ordynariusza, żeby udzielił odpowiedzi. I problem był taki, że ta odpowiedź w ogóle nie została udzielona. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Znaczy jakby... No nie było odpowiedzi, no tak powiem krótko. I jakby jest nadzieja, że teraz będzie inaczej, bo na przykład biskup Górny już w wielu momentach się wypowiada bardzo jasno i bardzo jednoznacznie. Arcybiskup Hozer w sprawie razem wyszła z arcybiskupem Michalikiem i biskupem Górnym wydali bardzo jasne oświadczenie w sprawie in vitro, a Komisja do Spraw Rodziny wprost powiedziała, że polityk, który głosuje za in vitro, nie może przystąpić do Komunii Świętej. Tam nie było mowy o ekskomunice, bo przecież nie tylko ekskomunika nas wyłącza z możliwości przystąpienia do Komunii Świętej, również grzech cięższy. I to było tam napisane. Więc jest powoli taka nadzieja. I to trzeba przeczytać. I to nie po to, jak nam wmawiają liberalni dziennikarze, żeby kogoś dyscyplinować. Tylko po to, żeby był jasny przekaz i po to, żeby ratować duszę tych ludzi. Żeby oni wiedzieli, w jakim są stanie. Oni też mają prawo to wiedzieć. Miłosierdziem nie jest mówienie tak, tak, jest pożądane, fantastycznie, jest super, tylko jest powiedzenie, panie pośle, pani posłanko, nie jest dobrze. Pan musi się ratować. My nie rozstrzygamy, jak pan będzie oceniał, bo nie znamy intencje. No ale wiemy, co się wydarzyło. To jest kolejna rzecz. Musi, to powinno, nie czy musi, ale powinno się zacząć w koalicji, musi, powoli powinno się zacząć dziać. I być może najistotniejsza sprawa to jest to, że my sami jako chrześcijanie musimy jeszcze mocniej tworzyć żywy Kościół. Odpowiedzią na ruch pani Koto, odpowiedzią na laicyzację są oczywiście akcje, są nowoczesne billboardy, jest modlitwa przede wszystkim, ale jest również coraz silniejszy Kościół, a Kościół jest silny wiarą. My się musimy codziennie na nowo nawracać, bardziej wierzyć, bardziej studiować Pismo Święte, bardziej przekazywać wiarę dzieciom. To nie ksiądz będzie wychowywał religijnie moje dziecko i nie siostra zakonna, nawet z najfajniejszego zakonu czy zgromadzenia. Nawet nie pokalanki nie wychowają dziecka religijnie, jak ja nie będę go wychowywał religijnie. To nawet nie matka jest główną odpowiedzialną za wychowanie religijne dziecka, tylko ojciec.
I tu jest apel do panów. Panowie, jeśli chcecie, żeby wasze dzieci były religijne, to nie zostawiajcie wychowania religijnego dzieci kobietom. Kobiety są super, są fantastycznie pobożne. Ale od wychowania religijnego dzieci we wszystkich kulturach i wszystkich religiach jest mężczyzna. A Amerykanie to nawet zbadali. Oni wszystko badali. I wyszło im, że jeżeli religijni są oboje rodzice, religijni w znaczeniu głębokim, to wiara jest dziedziczona. To nie znaczy, że tak prosto, że to wszystko się tak dzieje bez przeszkód. Ale ostatecznie po wieloletnich badaniach, po kryzysach, po upadkach, po odejściach jest dziedziczona powyżej 90%. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Jeśli religijny jest ojciec i matka. Jeśli religijna jest tylko matka, a ojciec tak so-so. Czyli taki model polski. Mama jest bardzo religijna, a tatuś nie narzuca się specjalnie Panu Bogu, tak bym powiedział. Zawsze jak przychodzi do kościoła, to jajka świecą, nie wiadomo dlaczego. Jakaś nuda straszliwa po prostu w kościele. Zaskakujące. To wtedy wiara jest dziedziczona poniżej 50%. A jeśli religijny jest tylko ojciec, a mama nie, to wskaźniki wracają do 90%. To ojciec jest od wychowania dziecka. Ojciec ma prowadzić syna do kościoła, bo inaczej syn ma wrażenie, że religijność to jest robota dla kobiet i księży. No, księża mogą się tym zajmować i kobiety, ale porządny facet nie będzie chodził do kościoła, to nie żartujmy sobie. Jeśli syn nie widzi ojca, który się modli, i córka również, no to kiedy on się będzie modlił i po co się będzie modlił? Jeśli ojciec nie rozmawia z dzieckiem o tym, że po śmierci nie ma w ogóle elizejskich, tylko jest niebo albo piekło. I jeśli mu nie opowiada o tym, czym jest piekło i czym jest niebo, i w niebie nie jest tak, to też jest nasz problem, że od jakiegoś czasu nam kultura wmawia, że niebo to są grube murzynki, które śpiewają gospel. Ja bardzo lubię gospel. Grube murzynki robię średnio. Bo one chude murzynki, bo sam jestem gruby, ale... No ale ile można słuchać grubych murzynek śpiewających gospel? No da. No to trzeba wziąć opowieści z Narnii i przeczytać ostatnią księgę i tam wiemy, czym jest niebo. Niebo to jest wszystko, co jest wokół nas, tylko bardziej, mocniej. Miłość to jest miłość, a nie tylko to, co tutaj znamy. Ale to ojciec musi przekazać dzieciom, a nie kto inny. Ksiądz tego nie zrobi za nas. I ja powiem w ten sposób, dzieci są strasznie chłonne takich rzeczy. Ja tylko tak anegdotycznie, moja córka miała 1,5 roku, jak przyszła z Bożego Narodzenia, z liturgii i widziała Pana Jezusa w żłóbku, naszą figurkę Pana Jezusa, rozebrała się i mówi do mnie, Pan Jezus był w żłóbku nagi, oczywiście wiem, ona się też rozebrała i tak mówi, tato, jestem jak Pan Jezus. I okej, no to jeszcze nie jest jakaś przeszkoda, dobrze, jesteś jak Pan Jezus. Ale córeczka siedziała dalej, mówi do mnie, tato, jestem, wannie już siedziała, jestem Panem Jezusem. No tu uznałem, że jednak katolickie moje sumienie nakazuje, żeby jej powiedzieć, że nie jest Panem Jezusem. Oczywiście mówię na jakąś teologię, połączyć, że jest Alter, Christi i tak dalej, ale mówię, nie, nie jesteś Panem Jezusem. Marysia mówi, a dlaczego? Więc ja do niej, no, mógłbym jej powiedzieć krótko, że jesteś dziewczynką, a Pan Jezus był chłopcem, ale to nie byłaby prawda, bo mam też szydło w związku z tym, co bym powiedział. Więc mówię do niej, Marysia, odpowiedź jest bardzo prosta. Nie jesteś Panem Jezusem, ponieważ według dogmatu chalcedońskiego Pan Jezus był Bogiem i człowiekiem równocześnie. A Ty jesteś tylko człowiekiem. Marcia sobie to przyswoiła, siedzi w tej wannie, siedzi dalej i gdzieś po minucie mówi do mnie, tato, ale dlaczego nie jestem Bogiem? I no, odpowiedziałem, mi znowuż krótko. Marysiu, odpowiedź jest niebywale prosta, ponieważ Bóg jest bytem absolutnym, a Ty jesteś bytem przygodnym. I ona to pamięta. Czy wszystko rozumie? Nie wiem, ale w tej chwili czytamy sobie świętego Tomasza wykład Wierzę w Boga i radzimy sobie jakoś. I nie każde dziecko musi robić to samo, ale każdemu ojciec musi wykładać wiarę. I z każdym musi się modlić. Bo bez tego nie będzie dziedziczenia wiary. Po prostu jej nie będzie.
Bo kluczem do kryzysu, w jakim jesteśmy, i to już kończę, bo jestem właśnie trochę dosyć, a może macie jeszcze jakieś pytania? Nie. Kluczem do tego kryzysu jest kryzys ojcostwa. To, co nas najbardziej dotyka i w państwie, i w kościele, i w rodzinie, jest brak ojca. Jest brak mężczyzny. My, faceci, mamy to do siebie, że jak nikt od nas nie wymaga, no to co będziemy od siebie wymagać? No, przy zdrowiu, jak nie musi, to co będzie robić? I tego nie zrobią za nas kobiety. Pamiętam, kiedyś mówiłem to w Nowym Sączu i wstała taka pani i mówi: Panie Tomaszu, ja Panu bardzo dziękuję, że nam, kobietom, Pan powiedział, że musimy w końcu wziąć się za mężczyzn. Żeby oni się podnieśli. I nie, proszę Pani, jak Wy się za nas weźmiecie, to nic z tego nie będzie. Albo my sami będziemy chcieli się podnieść i powiedzieć: jesteśmy facetami. Chcemy walczyć za nasze dzieci. I chcemy walczyć dla naszych żon. Walczyć, bo facet jest wojownikiem. Czas skończyć z takim mitem, że facet ma być kobietą tylko w spodniach. Czas skończyć wychowywać chłopców do tego, żeby byli dziewczynkami. Jak czytam o tym, że gdzieś się wprowadza ministrantki, to po prostu ręce opadają. Ponieważ ministrantki będą 1000 razy lepsze niż ministranci. To jest pewne. Będą miały równie złożone ręce. Na pewno. Na pewno im nic nie wypadnie, nie potkną się, wszystko będzie super. Tylko księżyc nie będzie. I chłopców za chwilę nie będzie. Bo jak chłopak widzi, że dziewczyny są od niego lepsze, to on się będzie wysilał. No niestety. Więc trzeba się przestać bać. A do tego potrzebna jest szkoła. Kiedyś pamiętam, dyskutowaliśmy na temat parytetu. I ja wtedy powiedziałem, że parytet jest potrzebny tylko w jednej instytucji. I tą instytucją jest szkoła. Od podstawówki wszystkich chłopców wychowują kobiety. I wychowują ich na kobiety. Ja pamiętam, jaki szok przeżyli moi koledzy, jak poszli, oni mają syna w męskiej szkole. I tam w tej szkole jest taka zasada, że rodzice oboje muszą się spotkać raz w miesiącu z wychowawcą na osobistej rozmowie. Jak tam było tak, że chciał się spotkać dwie rodziny z jednym wychowawcą. To była druga klasa. Co zrobiło dwóch chłopców z drugiej klasy, jak się spotkało? No niestety nie bawili się laurami. Tylko wzięli się za łby. I zaczęli się, no, nie jakoś strasznie mocno robić, ale zaczęli się trącać, upychać i tak dalej. Rodzice blać, bo mieli doświadczenie szkoły, no i natychmiast wtedy się robiło aferę, że chłopcy się biją. Absolutnie blać, no za chwilę będzie afera. A wychowawca się patrzy i nic nie mówi. A ci się biją, a wychowawcom jak sobie się Państwo denerwują. Dopóki się krew nie leje, to są chłopcy. Jak coś się będzie działo złego, to będziemy interweniować, ale oni mają prawo rywalizować. Więc mężczyźni muszą zacząć walczyć. I ostatnia rzecz, już naprawdę ostatnia, to żeby to wszystko było ok, to nie tylko muszą nas zobaczyć, ale musimy być. Musimy być, to znaczy musimy mieć dzieci. Część z Państwa jeszcze może mieć dzieci, część nie, ale niezależnie od tego, ja apeluję o to, że nie będzie Polski, jeśli się nie nauczymy walczyć o dzietność. I tu nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy, ale o to, żeby Wasze dzieci, a to jest doświadczenie, nie wiem, czy na Podkarpaciu jest takie, ale w centralnej Polsce to jest doświadczenie standardowe. Żeby nie było tak, że jak przychodzą i mówią: będziemy mieć dziecko pierwsze, to wszyscy mówią: fantastycznie, ale super, macie dziecko, no tak, cool. Jak się mówi: mamy drugie dziecko, to rodzice mówią: fajnie, no może będzie parka, dziewczynka i chłopaczek sympatyczny. Jak się mówi, że nie będzie miało trzecie dziecko, to znajomi rodziny mówią: o matko, wpadliście, nie? Ale wpadł na dramat. Jak wy sobie poradzicie? A jak się przychodzi i się mówi, że ma się czwarte dziecko, moja żona całkiem niedawno chodziła do koleżanek, że ma czwarte dziecko, to mówią: o Jezu, się natychmiast odsuwało. Jakby się mogły zarazić. A przecież mamy edukację seksualną i chyba dziewczyny wiedzą, że od siedzenia obok kobiety w ciąży się nie zachodzi w ciąży. Ja już nie mówię o piątym czy o szóstym.
Ja pamiętam rozmowę w radiu, przychodzi, jeszcze raz się mnie pyta, nie na żywo, czy nie na antenie, tylko poza mnie do mnie. A słyszałem, że pan dziecko urodziło? Ja mówię, tak, a mówię, a które? Ja mówię, a czwarte. Mówi, o Jezu. I to nie naprawdę? Nie, no naprawdę, nie, no przecież dlaczego ja mam sobie żartować? A tak płciowo to jak się układa? Ja mówię, 2-2. Dwie dziewczynki, dwóch chłopców. Mówi, o, ale pan ma fajnie, to już panu starczy, nie? Ja mówię, nie wiem pani, ja nie wiem, bo natura nie znosi równowagi. I ona mówi, o Jezu. I ja mówię, a żona się zgodziła? Ja mówię, to nie wiem pani, my katolicy nie skuwamy żon przed poczynaniem dzieci. Zazwyczaj jak mamy dziecko, to żona się zgadza. I też wie, że pan co myśli następne? Ja mówię, no wiem. On mówi, o matko, a może pan nie wie, to ja panu powiem, bo może pan nie wie. Ja mówię, no czego nie wiem? On głupio mi, ja mówię, nie, pan mówi, proszę się nie krępować, czego nie wiem? No bo może pan nie wie, ale... Ja mówię, no pani mówi, no bo wie pan, bo można mieć seks i nie mieć dzieci. Ja są takie środki. Ja mówię, wiem, ale ja lubię dzieci. On mówi, no tak, katolik. I jeśli tak rzeczywiście będzie, to wygramy. No nie za 5 lat, nie za 10, ale za 20 my będziemy mieli dzieci, a druga strona nie. I nawet jak część przewerbują, bo to jest taki dowcip, że działacze tej osty się rozmnażają przez werbunek. Samodzielnie nie mogą, to nawet jeśli część dzieci zostanie przewerbowana, to i tak wygramy. I na koniec, teraz już mówię naprawdę na koniec, ostatni apel, to znaczy poza tym, że oczywiście chcemy wygrać, to nasza wygrana nie oznacza, że chcemy, żeby Balikot, Wanda Nowicka, Robert Pietro, posłanka Grodzka, Magdalena Szczerzboli przegrali. My też chcemy, żeby oni wygrali. Tylko my wiemy, czym jest dla nich wygrana. Otóż chcemy, żeby zawrócili ze swojej drogi. Za nich też się trzeba modlić. Trzeba się modlić za tych, którzy są na pierwszej linii frontu, za księży, za biskupów, za polityków, którzy bronią religii, za publicystów, którzy to robią, za działaczy. Ale trzeba się też modlić za Palikota i za jego ludzi. I nawet za eks-księdza Kotlińskiego. Też za niego trzeba się modlić. Ja już nie mówię, że wszystkie diecezje, nawet gdyby diecezja Przemyska i wszystkie zakony się tak zjednoczyły w modlitwie, w poście, w umartwieniu, to za 5 lat na spotkaniu Drugiej Gazety Polskiej przyjechałby Janusz Palikot i powiedziałby tak, myliłem się, Jezus Chrystus jest Panem. I to jest nasz cel. I to nie chodzi, to oczywiście to może być teraz taki show trochę, można powiedzieć. Nie chodzi o to, żeby on to powiedział przed nami, tylko żebyśmy się na tyle wytrwale modlili, żeby on chociaż w ostatnim momencie swojego życia mógł to powiedzieć. Bo ja oczywiście mam sposób mówienia czasami agresywny, czasami bojowy, czasami wojowniczy, ale no tak jak każdy chrześcijanin mam świadomość, że naszym celem nie jest to, żeby oni poszli do piekła, tylko żeby mogli się spotkać z mówiącym Bogiem. Nie po to, żebyśmy my się lepiej czuli. Oni nie muszą nam o tym mówić. Nawet nie muszą być na tym spotkaniu. Tylko po to, żeby naprawdę osiągnęli szczęście. Żeby nie musieli cierpieć. I to też jest nasz cel. Niezwykle ważny. I o to też bardzo Państwa wszystkich proszę. Kardynał Wyszyński po śmierci Bieruta odprawił za niego mszę świętą i do końca życia się za niego modlił. I to jest także naszym obowiązkiem. Nie będziemy dobrymi chrześcijanami, jeśli podejmując wszystkie działania, które powinniśmy, żeby przeciwdziałać skutkom skutecznym, społecznym działaniom, jeśli się nie będziemy za nim modlić. Dziękuję.